warsztaty dla dzieci w Raciborskim Centrum Kultury, letnie zajęcia w Raciborskim Muzeum. Ruszyły wypłaty wyprawek szkolnych. Dzień dobry, dzisiaj środa, 26 dzień lipca. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. W wakacje w Raciborzu dzieci nie mogą narzekać na nudę. Dziś odwiedziliśmy z kamerą kolejne letnie warsztaty. Tym razem byliśmy obecni w Raciborskim Centrum Kultury podczas zajęć teatralnych, które odbywają się w ramach akcji Lato w Mieście. Podczas zajęć teatralno-ruchowych w Raciborskim Centrum Kultury dzieci tworzą ilustracje, własne bajki oraz lalki. Warsztaty mają na celu rozwój wyobraźni i potencjału twórczego dzieci. Ja podążam za młodym twórcą, czyli za dzieckiem. To jest kopalnia wiedzy, kopalnia umiejętności. To jest ich czas wakacyjny, więc też wszystko, co mają piękne w sobie, wydobywamy na zewnątrz. Dlatego też bajki czy historie, które chcą opowiadać, wychodzą od nich. Dzieci na spotkaniach mogą wykazać się wyobraźnią podczas sensorycznych zadań oraz talentem plastycznym, z którego korzystają, aby stworzyć własnych bohaterów. Malują swoją bajkę, tworzą swoją bajkę na różne sposoby. Jedni ją wymalowują w postaci komiksu, inni wymalowują ją w postaci obrazków. Ktoś ma ochotę pisać, to pisze. Zawsze rano zaczynamy od takiego tworzenia swojej historii własnej. I dzisiaj będziemy tworzyć swojego bohatera właśnie przez taką lalkę teatralną. Warsztaty trwają kilka dni, od 24 do 28 lipca. Muszę powiedzieć, że jest to grupa niesamowita, taka, która działa bardzo razem. Od razu, jeśli tworzymy coś, to dla mnie jako pedagoga jest to jakby zaskakujące, że wszystko dzieje się w kole. Automatycznie dzieci, jak mają tworzyć obraz, ustawiają się i tworzą coś razem. Nie, że każdy są w grupach, tylko są jednością, to jest takie piękne. Stworzyliśmy bajki i będziemy robić takie głowy na palce. Jaka bajka jest twoja, o czym opowiada? Znaczy, ja dopiero co zaczęłam robić tytuł, ale moja będzie o lesie, o elfach, o motylach. Nauczyłam się różnych zabaw, jak się występuje w teatrze i jak się robi książki. Tworzyłam, a tytuł się nazywa Magia i Czarodziejstwo. To opowiada o dziewczynie i chłopaku. Dziewczynka się nazywa Eliza, a chłopak Edek, i to jest o przyjaźni. I o miłości. Robimy różne rzeczy, bawimy się, uczymy się o teatrze. Przedstawienie będzie w piątek, wtedy będzie program dla rodziców od 16. Będziemy robić różne rzeczy, pokazywać rodzicom nasze książki, plakaty, kukiełki. Pokazać jakby formę, w jakiej dzieci pracowały, co uwalniały, jakie emocje, jaki potencjał twórczy. To będzie takie pokazanie tego, co robiliśmy tutaj przez te 5 dni, żeby rodzice troszkę liznęli tego świata dzieci, takiego świata, którego nie zawsze mogą zobaczyć w domu. To jest taki świat od klucza, przez dziurkę od klucza, żeby tu pokazać, co robiliśmy. Pokaz dla rodziców 28 lipca będzie podsumowaniem spotkań i prezentacją bajkowych historii oraz postaci stworzonych przez uczestników warsztatów w Raciborskim Centrum Kultury. Akcja Lato w Mieście trwa również w Raciborskim Muzeum. Tematem kolejnych warsztatów dla dzieci i młodzieży były witraże. Uczestnicy spotkania poznali historię kolorowych kompozycji z przeszłości. Letnie zajęcia w Raciborskim Muzeum były okazją do poznania przez dzieci i młodzież historii powstania barwnych kompozycji tworzonych w dawnych czasach, które do dziś zdobią wnęki okienne zamków, pałaców czy kościołów. Pomyśleliśmy o tym, że fajnie by było, jakby spotkały się z witrażem, spotkały się właśnie ze sztuką taką, która była w tym czasie gotyckim bardzo popularna i taka bardzo charakterystyczna dla okresu gotyckiego, kiedy witraż po prostu to był taki klejnot architektury. Pojawiły się kolorowe szkła, pojawiły się przepiękne wzory, pojawiły się przepiękne ich historie nawet, bo te witraże przecież były nie tylko ornamentalne, ale to były przeważnie witraże postaciowe. Podczas zajęć dzieci kolorowe witraże wykonywały z artykułów plastycznych, bezpiecznych dla zdrowia. Zajęcia prowadzone były w formie teoretycznej oraz praktycznej.
Pracujemy w zupełnie innej technice, bo pracujemy w technice wycinankowej i wyklejankowej, więc jakby jest pretekstem do tych warsztatów jest witraż. One robią generalnie witraż, który będzie można zawiesić w oknie, który będzie przezroczysty, bo to jest w rodzaj takiego szablonu, który wymyśleliśmy tutaj na potrzeby właśnie tych warsztatów, bo sam witraż jest robiony z prawdziwego szkła, wyklejany ołowiem lub miedzią, ale ta technika jest bardzo niebezpieczna i dlatego dla dzieci ona by była niewskazana. Każdy uczestnik zajęć z przyjemnością nabywał nowe umiejętności i w rezultacie cieszył się efektami swoich twórczych działań, bo swoje prace wykonane własnoręcznie mógł zabrać do domu. Najbardziej mnie zainteresowało te przyklejanie tego. No, robimy takie bardzo ładne, kolorowe witraże. Trzeba obciąć jakby kontury i trzeba je przykleić. Ważne są też ładne kolory, tak dużo trzeba ich nakleić. Ja planuję sobie powiesić na moje okno w pokoju. Ja planuję sobie powiesić na moją tablicę magnetyczną. Kolejne zajęcia wakacyjne w Raciborskim Muzeum zaplanowano już w sierpniu. Będą to warsztaty modelarskie, drukarskie, robienia zabawek gałganów i archeologiczne. Zaplanowano również seanse w letnim kinie dla najmłodszych. Szczegółowa oferta zajęć znajduje się na stronach internetowych Muzeum w Raciborzu oraz Urzędu Miasta Racibórz. Zbliża się półmetek wakacji, a ZUS wypłaca już wyprawki szkolne. W ramach programu Dobry Start rodzice z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez względu na dochody mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup przyborów szkolnych. Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca już środki z przeznaczeniem na wyprawki szkolne w formie podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki. Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych, licealnych, policealnych oraz innych placówek edukacyjnych. Rodzice i opiekunowie z województwa śląskiego złożyli już ponad 178 tysięcy wniosków o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Nabór wniosków rozpoczął się na początku lipca i potrwa do końca listopada tego roku. O pieniądze można wnioskować wyłącznie drogą elektroniczną, a świadczenie to będzie wypłacane tylko na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Wsparcie przysługuje raz w roku na dziecko, które uczy się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Najwięcej wniosków w województwie śląskim pochodzi z Katowic, bo ponad 10,5 tysiąca, dalej z Częstochowy około 8 tysięcy oraz z Sosnowca to ponad 7800 wniosków. Placówki ZUS na terytorium całego kraju odnotowały od początku tego miesiąca już ponad 1,5 miliona wniosków o wypłatę środków z programu Dobry Start. Wniosek o wyprawkę szkolną ZUS przyjmuje tylko drogą elektroniczną. Za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, platformy usług elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia. W ubiegłym tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął już przelewanie pieniędzy na konta wskazane przez rodziców we wnioskach dotyczących programu Dobry Start. Tylko w ostatni poniedziałek wartość przelewów sięgnęła 60 milionów złotych, natomiast w lipcu tego roku do rodziców w całym kraju trafiło już około 180 milionów złotych na wyposażenie tornistrów w swoich pociech. Zawiadomienia o przyznaniu świadczenia oraz dotyczące wyprawki szkolnej ZUS również będzie przekazywał w formie elektronicznej. Na platformie usług elektronicznych ZUS znajduje się także cała korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. Dziś
dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich to wszystko. Serdecznie zapraszam na program Działaj ekologicznie i żyj zdrowo. Spokojnego wieczoru.